uważał, że czas najwyższy, żeby wyciągnąć wnioski z funkcjonowania rad dzielnic jako jednostek pomocniczych i zastanowić się nad usamodzielnieniem dzielnic w wielkich miastach, takich aglomeracjach jak Kraków, Poznań, Łódź, Gdańsk czy Wrocław. Tak. Ponieważ no, sytuacja jest dość paradoksalna. My praktycznie rzecz biorąc wydajemy opinię w ramach inwestycyjnych, tutaj znając odczucia mieszkańców, znając potrzeby, wydajemy opinię w sprawach inwestycji i one nie są brane pod uwagę. Po prostu miasto załatwia sobie. To zależy od tego, jakie to ma przełożenie na Radę Miasta, jak lobbuje, czy po prostu gdzie jest umiejscowiony. Tam już po prostu są sytuacje, których ja nie znam. Niemniej one są wadliwe, one i generalnie skupiają się w konsekwencji na radnych, bo mamy sytuacje takie, że mamy problem z infrastrukturą drogową. Ja podam przykład z okręgu, którym jestem radnym. To jest okręg 15. Zabudowano rejon Bociana, Okrowlaka, Siewna, zabudowano osiedlami. Natomiast kwestia ruchu drogowego idzie Mackiewicza, wyjazd także i praktycznie rzecz biorąc zrobił się jeden wielki korek. Nie ma sytuacji takiej, w której jest planowana jakaś infrastruktura drogowa, jest to tylko, żeby rozładować ten ruch idzie przez stare osiedla, drogami osiedlowymi, z łamaniem przepisów, bo niektórzy się spieszą, a więc rozjeżdżają. Czyli te uchwały, które są podejmowane albo projekty są niezgodne? To znaczy projekty. Każdy deweloper chce budować. No to wiadomo. I jego nie interesuje nic innego. My patrzymy na to z innego punktu widzenia i nie wyrażamy zgody, ponieważ brak kanalizacji, brak wody, brak przede wszystkim dróg. A mimo to, z naszą opinią, mimo takiego powiedzmy uzasadnienia, miasto się nie liczy i urzędy komórki w mieście podejmują decyzję i za chwileczkę rozjeżdżają nam drogi, trawniki, ciężki sprzęt. Potem przychodzi sprawa, mieszkańcy mają na przykład ulicy Jabłonnej, mają uzasadnione pretensje, że droga jest rozjeżdżona. Ale na tą drogę ZIKiT z kolei nie ma pieniędzy, my też nie mamy, miasto nie daje tych pieniędzy i jest kwadratura koła. Dlatego wydaje mi się, że słusznym byłoby rozwiązaniem zastanowić się nad doświadczeniami jednostek pomocniczych i zastosować, w jaki sposób w tej chwili nikt nie jest taki mądry, ale można by to przedyskutować i wyodrębnić dzielnicę samodzielną jak Warszawa. O, to właśnie do tego będziemy też, bo tam jedno z pytań właśnie odnosi się do jakby samodzielności dzielnic, więc do tego jeszcze będziemy wracać. Tak. Drugie pytanie jest, jaki jest Pana zdaniem największy problem w funkcjonowaniu dzielnic? I tutaj właśnie nie jest jakby problem konkretnie Krakowa, tylko jakby jest jakiś szerszy, bo do Krakowa jeszcze będziemy dochodzić. Już Pan powiedział. To, co powiedziałem, odpowiadałem na pierwsze pytanie. Nie liczymy się z opinią tych radnych, którzy są przedstawicielami mieszkańców tutaj na samym dole. Chodzi o po prostu, jeżeli Państwo opiniują, to nie jest w ogóle brane pod uwagę. Nie jest brane pod uwagę, a jeżeli to bardzo rzadko. Bo ta opinia nie ma żadnej formy prawnej. Nie jest wiążąca dla administracji miejskiej. Jest to po prostu taka sobie opinia. My potem idziemy jeżeli wydamy negatywną opinię, idziemy na przykład do Wydziału Architektury na tak zwaną rozprawę, podtrzymujemy tą decyzję, a deweloper się śmieje i tak wie, znaczycie, bo ja chcę to załatwić i załatwia sobie. Rozumiem. Więc sytuacja jest po prostu no, niezbyt budująca, zniechęcająca w zasadzie do jakichś starań. Stąd pojawia się to, z czym ja osobiście nie zgadzałem się w PRL-u. Oni tam zrobią sobie wszystko i już jest podział na oni. Czyli po prostu nie my, obywatele, nie my radni, tylko oni, jacyś mityczni, oni się pojawiają, dlatego że przychodzi gość, jest dyktat kasy i przychodzi gość z kasą i po prostu praktycznie rzecz biorąc stado urzędników po nich biega. Rozumiem. I teraz przechodzimy do pytania, tylko że to jest właśnie na takim poziomie ogólnym, bo jakby do przykładów albo, bo to pytanie teraz jest pytaniem, czy partie polityczne mają wpływ na dzielnice i jak duży.
To znaczy, ja osobiście, no, wydawać by się mogło, że wybory jednomandatowe do rad dzielnic, no, wyłonią samych tylko społeczników bez po prostu przynależności partyjnej i że ta przynależność partyjna w dzielnicach nie będzie odgrywać roli. Niestety tak nie jest, bo no, w każdej partii znajdują się jacyś ludzie, którzy tak, ja jestem akurat niezwiązany z żadną partią, wobec tego mogę sobie powiedzieć, że przewaga na przykład jednej partii powoduje od razu sykowanie drugiej. Ponieważ ja swoją rolę widzę w dzielnicy jako człowieka, który te bolączki mieszkańców przenosi do dzielnicy i stara się załatwić, więc tak generalnie rzecz biorąc, ja sam przez umiejętne, brzydkie to słowo, lobbowanie, nie mogę narzekać na ten, ale to upartyjnienie widzę. Widzę ten jaskrawy podział. Ale to wynika po prostu z przenoszenia tych wszystkich awantur, które się dzieją na szczytach władzy. A czy to przechodzi w dół i po prostu każdy, jak po prostu jak pretorian, próbuje bronić tego swojego stanowiska, choć po prostu to są ludzie, którzy zdają sobie sprawę z tego. Mhm. Ale jednak mimo wszystko w momencie, kiedy jest możliwość, powiedzmy, uderzenia w drugą partię, to robią. Jest inna sprawa. Jacy ludzie, jeżeli ci ludzie, którzy tak się odnoszą z tymi swoimi partyjnymi przynależnościami w moim wieku, to oni po prostu no są bardziej papiescy niż sam papież. Zapominają często, że tutaj nie ma walki, nie powinno być walki politycznej na zasadzie, że ta partia i kto będzie i tak dalej. Tak. Natomiast jest pytanie, czy chodnik będzie zrobiony, bo to jest nasze zadanie, a nie kwestia, która partia ten. Jak się pan przyjrzy zarządom, no to one są odbiciem po prostu partyjnych przewagi. Czyli tutaj pan sugeruje, że właśnie w zarządach już tam widać strukturę... Nie, same zarządy, wybór zarządów to już jest po prostu kwestia... A wtedy przychodzi... Tak, bo to widać od razu... Nie, kto widać, kto jest wybierany do zarządu, jak już radni głosują. Rozumiem. Nie jest kwestia umiejętności, kwalifikacji, możliwości czy umiejętności stworzenia konsensusu i stworzenia atmosfery do zgodnej pracy, tylko jest to po prostu partyjny ten. Są ludzie, którzy przeszli od wyborczej akcji katolickiej, wie pan, AWS ten, i ustawili się tam. Są ludzie, którzy byli kiedyś w PZPR-ze, dzisiaj wiedzą, jak nastawić plecy. I praktycznie rzecz biorąc, ale to nie dotyczy jednej dzielnicy. To jest ogólna ten. Tam, gdzie jest większość pisowców, to będzie pan miał pisowski. Tam, gdzie jest większość PO-owców, to PO-owski. I podobnie wyglądają sprawy komisji i tak dalej. To jeżeli pan się przyjrzy temu. Będziemy się przyglądać właśnie. Jeżeli pan się przyjrzy, to pan zobaczy, że po prostu jest klucz partyjny. Choć zasadniczo nie powinno go być. Tak. Nie powinno być też czegoś takiego jak dyscyplina głosowania. Bo to jest kwestia w dzielnicy, wie pan. A tutaj ktoś pan takiego zauważył jak dyscyplina właśnie głosowania? To znaczy jestem, bo wie pan, jest sytuacja tego typu. O, to może do tego, z takich szczegółów jeszcze, jeżeli chodzi o konkretne już rady, czyli pana działalność, do tego jeszcze przejdziemy właśnie pytanie dotyczące własnej dzielnicy. A teraz może byśmy przeszli do czwartego pytania, tego ogólnego takiego, bo potem będziemy sobie właśnie schodzić. Nie, idziemy po kolei. Dobra, czyli to czwarte pytanie jest, co by pan zmienił, aby dzielnice jednostki pomocnicze funkcjonowały lepiej? Czyli właśnie takie jakby systemowe rozwiązania według pana. To znaczy generalnie rzecz biorąc, ja już wspomniałem o tym wcześniej. O braku autonomii. Tego, żeby dzielnice otrzymały więcej władzy. Dzielnice po prostu powinny na swoim terenie, ja nie wiem, czy to ma być tak jak w Warszawie, gdzie one są jednostkami samodzielnymi, administracyjnymi, ale nie jest to, nie jest wykluczone, że trzeba ten wzorzec z Warszawy, bo to było jedno rozwiązanie, ustawa o ustroju miejskim, tak.
spróbować zastosować w innych. No, proszę wziąć pod uwagę, dzielnica czwarta ma 70 tysięcy mieszkańców. Jak pan widzi, obszarowo jest dość duża. I jeśli popatrzymy, to jest to czwarte miasto powiatowe w województwie małopolskim. Mhm. A my nie mamy możliwości wpływu na jakiekolwiek decyzje. Natomiast miasto powinno zająć się pewnymi strategicznymi sprawami. Powiedzmy, tutaj jest dyrekcja autostrad i dróg krajowych. I ten, no, powiedzmy, autostrada to jest zły przykład. No ale biorąc pod uwagę to, co się dzieje na najwyższym szczeblu władzy, więc porównanie jest dobre. Tak. To jest tak jak dyrekcja autostrad. Niby jest, a nie ma. Więc uważam, że należy się nad tym zastanowić, dać więcej władzy, więcej możliwości dzielnicom, żeby dzielnice nie były po prostu kwiatkiem do kożucha i żeby nie były alibi dla Rady Miasta, dla władz miasta, alibi, no bo dzielnica, ale jak zmieniają na niekorzyść mieszkańców jakieś decyzje i wiedzą, że są takie uchwały, to wtedy nie mówią o dzielnicy, mówią o pryncypiach, wie pan, i to jest taka nowomowa. Stara, nowa mowa, bo to z tym samym, takim samym traktowaniem dzielnic mieliśmy do czynienia w czasach PRL-u. Dzielnice funkcjonowały, cztery dzielnice w Krakowie funkcjonowały niby samodzielnie, ale i tak miasto robiło, co chciało. Rozumiem. I teraz właśnie pytanie już schodzi trochę niżej na terenie Krakowa, czyli funkcjonowanie, jakby zaszerzamy to pojęcie i jakby określenie. Jak ocenia pan funkcjonowanie dzielnic w Krakowie? Jakie są ich problemy? To znaczy, jak się rozwiązuje? Ja mogę mówić o swojej. Mhm. Tutaj akurat tak się składa, że jest dość... Są młodzi ludzie i oni nabierają tego politycznego doświadczenia. Oczywiście, że mogą się zdarzyć sytuacje, które powiedzmy mogłyby być lepiej, ale generalnie rzecz biorąc, my jesteśmy pokoleniem, ja należę do pokolenia wschodzącego. Natomiast ci młodzi gdzieś się muszą uczyć. Właśnie te rady dzielnic są bardzo dobrym poligonem dla nich. I tutaj w mojej dzielnicy nie dzieje się nic takiego, co można by było po prostu w ciągu krytykować. Pomijam te imprezy kulturalne, takie, które się odbywają, bo to każda dzielnica robi. Natomiast jeśli chodzi o kwestie remontów, to zarząd dzielnicy tutaj stara się prowadzić taką zrównoważoną politykę, żeby po prostu w poszczególnych dzielnicach te najbardziej istotne potrzeby były załatwiane. No to wie pan, czasem jeden cały chodnik, gdzieś tam przejścia, no reparacja akurat dróg, no to nie zależy od nas, bo to ZIKI robi i to trzeba tam do nich dobijać się o to, żeby przyjechali i zrobili ten asfalt. Natomiast chodzi o to, że te remonty i my mamy taką listę rankingową, ranking tych priorytetową, tak. I ta lista i schodzi z tej listy. Nie ma sytuacji takiej, że kończy się rok. Nigdy nie ma tak, żeby z tej listy wszystkie sprawy zeszły w bieżącym roku, ponieważ gdzieś tam po drodze prezydent wyciąga pieniądze od nas i ogranicza nam środki. Natomiast te zadania, które zakwalifikowaliśmy, a nie weszły, one nie wypadają, nie tworzy się nowej listy, tylko się uzupełnią nowe zadania, a ci idą do góry. Czyli wie pan, jest coś w rodzaju takiego zamka błyskawicznego. Robiliśmy 7 zadań, na następny rok to 8 zadanie, które nie weszło, jest pierwsze i ono musi wchodzić, wie pan. Czyli po prostu z poślizgiem, ale wchodzą. Nie ma co roku jakieś wojny, a to jest ważniejsze, a to, żeście mi obiecali, nie ma. Jest po prostu ustalone, że jest przegłosowane, są ustalona kolejność działania i to tutaj w tej dzielnicy się realizuje w taki sposób. Także to jest, wie pan, to jest bardzo, bardzo transparentny sposób działania i to zależy od zarządu dzielnicy. Natomiast jeśli chodzi o radnych, to nie ma sytuacji tutaj, przynajmniej ja przez te półtora roku, bo w styczniu ubiegłego roku były wybory, nie było tutaj, wie pan, czegoś takiego, jakiejś wielkich kłótni. Mhm. Czyli albo ludzie są troszeczkę
inni bardziej zrównoważeni, tak. Albo po prostu da się te sprawy załatwić i to jest po prostu, bo to można powiedzieć tak, jak pracuje zarząd. Jeżeli tworzy podziały, to zaczynają się dziać różne rzeczy. Jeżeli zarząd stara się pracować mimo swoich tam partyjnych przynależności, stara się pracować dla dzielnicy, to te sprawy przebiegają dobrze, ale to zależy od ludzi, to już nie ma, na tego się nie da zadekretować. To zależy od ludzi. Okay. Jeżeli chodzi, teraz przejdziemy do, bo teraz mówiliśmy o pytaniu piątym, teraz było pytanie szóste, tak? O partiach politycznych, czy mają, nie, w Krakowie jeszcze nie było pytania konkretnego, czy partie polityczne w Krakowie mają wpływ na funkcjonowanie dzielnic? Tak. To już jest podobne pytanie właśnie do tego, co tak, było. Mają wpływ, dlatego że po prostu jeżeli jest, no tutaj największy wpływ ma PO. A wynika to z tego, że PO de facto sprawuje władzę w mieście, bo ja nie mówię o prezydencie, ale o radzie. Wobec tego radni idą te sygnały w jedną i w drugą stronę. Tutaj na przykład ma pan dyżury radnych z Platformy i to jest, przychodzą tutaj radni, żeby mieszkańcy mieli bliżej do nich, natomiast nie ma dyżurów radnych z PiS-u. W sensie? Miasta. Bo dyżury radni, miejscy radni tu przychodzą, przychodzą, a radni PiS-u nie przychodzą. Aha, czyli teraz pan właśnie mówi o tych radnych, którzy... Tak. I to jest sytuacja, no stąd wpływ. Ale oni są tutaj wpisani, że... Tak, tak. I mogą być wpisani również, ponieważ takie jest prawo. To nie jest łaska, że robi się łaska, ale nie pojawiają się radni z tego okręgu, którzy są w Radzie Miasta, nie pojawiają się tutaj na dyżurach. Nie wyznaczyli tutaj dyżurów, tylko łaskawie zapraszają do swojej siedziby, wie pan. Ci radni miejscy, którzy są wybierani tutaj spośród tych, tu wiszą ogłoszenia, które zapraszają mieszkańców do kontaktu z nimi. Tak, no może pan zobaczyć na tej tablicy. Potem zobaczę. Bo właśnie teraz myślałem, że pan mówi o... Nie, ale to jest również, ale to i teraz się pan pyta, jaki wpływ mają. No mają wpływ na funkcjonowanie, ponieważ poznają te problemy i w jaki sposób ten... Ja jakkolwiek nie jestem członkiem żadnej partii, bliżej mi do PiS-u, ale jak potrzebowałem sprawę rozeznać w mieście, to rozmawiałem z radnym Chwajowym z PO i jakąś tam odpowiedź otrzymałem. Chodzi mi o ulicę Szafirową, żeby rozładować ruch i Jabłonna, która jest jednokierunkowa. Szafirowa jest ślepa, tam wystarczy 50 metrów przebić się do ulicy nad Strugą i będzie trzeci wyjazd na światłach na ulicę 29 listopada. Ten pomysł zainteresował radnego Chwajowa. A jak mówię, ja nie jestem partyjny, bliżej mi jest do PiS-u, ale nie mam z kim rozmawiać tam z PiS-u. Ja tutaj jestem zajęty dość dużo, natomiast tutaj nie ma radnego PiS-u. W sensie w żadnej... Nie pojawia się tutaj na dyżurze, żebym przyszedł i powiedział, wie pan co, jest taka i taka jako sprawa. Radny miasta. Jako radny miasta ma obowiązek kontaktować się z wyborcami, a nie robi tego. Podobnie jest z radnymi z SLD. A jeżeli chodzi o radnych z PiS-u, ale dzielnicowych, to... No to ja ich wszystkich, to znaczy ja mniej więcej domyślam się, którzy są. A, czyli państwo nie wiedzą spośród ciebie, kto jak... Nie, no to widać po dyskusji, wie pan. Aha. Tak samo jak ja też nie mogę, oprócz tego, że wiem, że tam pan Kosek jest członkiem PO i pan ten Chmurzyński, że w PO jest pani radna Maliszewska. To pozostali, nie wiem, może sympatyzują tylko z jedną partią, może też są bezpartyjni, tego nie wiem. Dlatego, że na przykład była dość charakterystyczna rzecz, że niektórzy kandydaci, którzy napisali na swoich ulotkach i było przy nich napisane, że jest członkiem PO, nie wchodzili do rady, wobec tego wie pan, tego nie wiem. Ja mówię, ja z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że jestem bezpartyjny, bo nie jestem, nie należę do partii żadnej, więc sytuacja jest dla mnie prosta. Ja poza tym ja działałem w Radzie Nadzorczej Spółdzielni, więc w tym moim okręgu jestem znany. Tak.
Teraz przejdziemy do pytania siódmego. Co by Pan zmienił, aby dzielnice w Krakowie funkcjonowały lepiej? Tutaj pośrednio Pan też odpowiadał na to pytanie. To znaczy generalnie rzecz biorąc, zmieniłbym przede wszystkim ustawę o ustroju samorządów na szczeblu dzielnic. Mhm. Rozumiem. Ponieważ to się, ta formuła się wyczerpała. Ona już jest po prostu, a 20 lat doświadczeń to jest wystarczający okres, żeby dokonać oceny. Ta formuła obecna jako ciał pomocniczych się wyczerpała, bo albo zlikwidować Radę Dzielnic, jeżeli mają dalej funkcjonować w takim modelu, to jest bez sensu, bo to są koszty, albo rzeczywiście zadziałać w kierunku obywatela, usamodzielnić, czy dać więcej władzy dzielnicom i wtedy będzie, bo niektóre na przykład zadania dzielnice mogą bez problemu realizować. Trzeba się zastanowić, czy na przykład inwestycje urbanistyczne muszą być koordynowane, ale w jaki sposób ustawić Radę Miasta do dzielnic, które są bliżej tego obywatela. Tak, jak najbardziej. I teraz właśnie będziemy przechodzić do tej kategorii, która będzie dotyczyła jakby najbliższego Pan otoczenia, w którym Pan przebywa i w którym Pan ma styczność, czyli do konkretnych takich codziennych wydarzeń albo funkcjonowania Pana jako Pana radnego. Ósme pytanie, jak ocenia Pan funkcjonowanie swojej Rady Dzielnicy? Co by można było poprawić? Tutaj właśnie tak jak To znaczy generalnie rzecz biorąc te pytania są podobne. No, tak. Ja bym tutaj zaczął znowu od tego, no niestety w tym obszarze, jaki ustawa pozwala, to niewiele już się da zmienić. Czyli to zasadniczo odwołuje się Pan już do tego, cały co Pan powiedział, do tamtej ustawy. Tak. Okay. Trzeba po prostu się już w tej chwili poważnie zacząć dyskutować, ale nie dyskusja i konsultacja, jak konsultacje w sprawie podwyżek wieku emerytalnego czy inne, które wie Pan, były. Polsat z TVN-em sobie dyskutował. Tak. Nie, to trzeba sensownie rozwiązać, dlatego że nawet jeżeli ta rada działa i możemy powiedzieć, bo coś tam na przykład nie wyszło zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców. No jest pytanie, jest okres urlopowy, no to przekazujemy część kompetencji rady na zarząd, bo się z kworum nie zbierze, ludzie są na urlopach. Natomiast tutaj jest sytuacja taka, że praktycznie rzecz biorąc przychodzą do nas, bo na przykład spływają dokumenty z Urzędu Miasta i my często jesteśmy stawiani pod ścianą, bo te dokumenty za długo idą, czyli komunikacja z jednostkami na dzielnicy. Czyli pomiędzy, jak Państwo na przykład wyprodukują jakiś dokument, to zanim... Odwrotnie, bo jeżeli my musimy zająć stanowisko w jakiejś sprawie, w którym i tak się... To widać ten lekceważący sposób, że owszem tam ktoś złożył, no powiedzmy, wystąpił o WZ-kę, no to tutaj się przesyła praktycznie rzecz biorąc prawie po terminie. Aha. Czyli tam miasto no, traktuje nas ten to, by można było poprawić, to szybciej by schodziły te sprawy. No ale to wie Pan, to generalnie rzecz biorąc wszystko opiera się na tym, że w ramach tej ustawy, która teraz obowiązuje o samorządach dzielnic, no niewiele można już dobrego zrobić. I teraz pytanie odnosi się do funkcjonowania komisji, w których Pan zasiada, bądź w których Pan pracuje w dzielnicy. Jak one sobie... Ja zasiadam w jednej komisji, właściwie w dwóch, bo komisja do spraw infrastrukturalnych, ale ona tak sporadycznie działa, jak przygotowujemy dni dzielnicy i tak dalej. Natomiast komisja, dawna komisja prawa i porządku, no to teraz bezpieczeństwa i tak, no to generalnie rzecz biorąc, my współpracujemy ze służbami mundurowymi, strażą miejską i policją. I tutaj ja jestem wiceprzewodniczący tej komisji, przewodnicząca komisji. Praktycznie rzecz biorąc, czasem otrzymujemy jakieś tam środki, które dzielimy na służby mundurowe. Dotyczą przede wszystkim na przykład zwiększenia
patroli pieszych, bo w tych okresach, które, no, powiedzmy przed meczami, czy gdzie się coś dzieje. Generalnie rzecz biorąc, no, zbieramy też te informacje o jakichś miejscach, gdzie się pojawiają dzikie wysypiska i tak dalej, które umykają. No i ta Straż Miejska potem rozwiązuje ten problem. Także tutaj co do tych dwóch komisji, to nie mogę powiedzieć, bo Komisja do spraw Kultury, no, także szuka, powiedzmy, współudziałowców albo sponsorów do imprez, które się odbywają, czyli były dni dzielnicy, i próbujemy przez tą komisję zacieśniać związki z zakładami pracy tutaj. Aha. W ten sposób, że próbujemy je wciągać do organizacji tych imprez, dając im jednocześnie możliwość na przykład reklamowania i tak dalej. I to, powiedzmy, zdaje egzamin. No teraz na ostatnich dniach dzielnicy Plac Imbramowski kupił te pneumatyczne zamki, zjeżdżalni, to znaczy kupił, zamówił. I wstawił je tutaj, dzieci miały bezpłatną zabawę. To świetnie. I tego typu działania ta komisja robi. Natomiast co do innych komisji, to trudno mi się wypowiadać. Najczęściej słyszę o komisji społecznej, ponieważ oni opiniują i powiedzmy jest i infrastrukturę. Ponieważ komisja społeczna no, ma dość trudne zadanie, bo opiniuje mieszkania socjalne. To znaczy użytkowników, ich zachowanie, też wspólnie, to jest tak, że dlatego trochę wiem na ich temat, bo również my zbieramy tą opinię przez służby mundurowe. Kto otrzymuje to mieszkanie, jak jest, jak wygląda sytuacja tej społeczności, czy to nie ma problemów, czy są problemy, co zrobić, czy ktoś nie niszczy, wie pan tego i tak dalej. Rozumiem. Teraz pytanie 10. Jak pan ocenia pracę poszczególnych radnych w swojej dzielnicy? Czy generalnie taki jakiś przekrój, czy jacyś radni, którzy są jacyś skrajni, którzy, nie wiem, przeszkadzają w pracy komisji, to albo... Są, wie pan, jest to tak, że to wszystko zależy od tego, w jaki sposób, od poziomu samego radnego, od jego kultury osobistej. Nie ma tutaj skrajnych przypadków. Są, powiedzmy, niektórzy radni, którzy pamiętają o tym, że są, powiedzmy, w opozycji i ta opozycja się w różny sposób przejawia. Ale generalnie rzecz biorąc, radni starają się problemy swojej społeczności rozwiązywać. Oczywiście, że nasze możliwości nie są duże, ale na przykład naprawa chodnika to jest już jakiś widoczny znak pracy radnego. Więc tutaj oceniam to raczej pozytywnie, że radni jednak żyją tymi problemami. Mówię, poza nielicznymi wyskokami, takimi, wie pan, o podłożu partyjnym, no powiedziałbym ideologicznym. Rozumiem. Przejdźmy do pytania 11. Jak ocenia pan zaangażowanie mieszkańców w życie dzielnicy? Czyli właśnie jak sami mieszkańcy w ogóle się angażują, czy ich to interesuje, czy przychodzą na dyżury, czy przychodzą na przykład na sesję? Już panu powiem. Jak pana zdanie... Proszę pana, już panu powiem. Ja jestem co czwartek. Od początku, w zeszłym tygodniu nikogo nie było, 2 tygodnie temu nikogo nie było i tak ma pan, brak sądu. Jak się pojawia... Ja się panu zapiszę tutaj. Dobrze, ale tak. Pojawiają się, ale to w sytuacji teraz się będą pojawiać, dlatego że mnóstwo mieszkań, szczególnie w tych osiedlach mieszkaniowych, jest wynajmowanych studentom, a studenci różnie się zachowują. Tak. W związku z tym będą przychodzić, już w zeszłym tygodniu był człowiek, był akurat dyżur, miał zarządca komendanta tutaj tej dzielnicowej komendy Straży Miejskiej i razem byliśmy, przyszedł pan. I tylko studenci, bo oni to zrobi i tak dalej. No ja akurat nie mogę powiedzieć, bo też mieszkam w bloku w Wieżowcu. Nade mną cały rok mieszkali studenci. Nie było nic, co by, powiedzmy, w jakiś sposób mi... Ale to był wyjątek, bo na przykład na parterze była grupa studentów, zdali egzaminy, zaczęli się bawić.
Nad nimi mieszka kapelan wojskowy, były stopnia pułkownika, już prawie 80 lat. No tak, tak. Autentyczny kapelan, wyszedł za komuny tam, był to. No przyszedł do mnie i pyta się, czy możemy zejść. Poprosiliśmy go w pokój, ale w innych blokach, no ja nie wiem, na ile to jest prawda, ale skarżą się. Więc tego typu będą tam. Czyli tak... Owszem, pojawia się na przykład inwestycja, jak się pojawiło ten. Raptem przyszła cała grupa ludzi z Pachyńskiego, bo wjazd robią, bo ten. No, wyjaśniliśmy, okazało się, że wjazd jest tymczasowy na czas budowy. No ale wie pan, jeżeli nie dotyka bezpośrednio. Aha, czyli taki bardzo prosty tak, sposób. Przy Imbrowowskiej chodnik robił. Trzeba było usunąć na samochody. Zaraz się pojawili ten, bo oni chcą parking. Ale wie pan, to jest kwestia pewnego zrobienia. Jak dotknij ich, tak. To się pojawiają. Jak dotyka sąsiada, to mają to tego się nie obchodzi. Więc tak to niestety wygląda, że mieszkańcy się, zresztą frekwencja na wyborach. Wie pan, na moim osiedlu mieszka 7, około 8 tysięcy mieszkańców. Na mojej części, w moim okręgu 4 tysiące, a ja dostałem, wygrałem ilością 100 głosów. To znaczy nie przewagi, tylko w ogóle dostałem 100 głosów. Było może około 200 osób. Więc to jest miara 9%. Z tego co pamiętam było 12 właśnie w Krakowie. Ale u mnie było około 9%. Rozumiem. Więc to jest miara zaangażowania, miara interesowania się. Dopiero wówczas, kiedy płyta chodnikowa wypadnie, wie pan, albo dziurę się zrobi w jezdni, to zaczną po prostu chodzić. Bo to ich samochód jest i my płacą za to. I wtedy sobie przypomniałem, że płacą. Natomiast, no owszem, biorą udział w tych imprezach kulturalnych. Dworek tutaj jest dość ten, dużo pomaga i tak ściągną, ale to chyba też pewną specyficzną grupę ludzi. Rozumiem. To nie jest tak, że owszem, jakby piwo dawali za darmo, to tak, jakby jeszcze ten, ale przyjdą rodzice z moimi dziećmi, bo są konkursy dla nich, wszyscy nagrody dostają, zabawy i tak dalej. No to dzieci ten mają pół dnia, wie pan, że dzieci są zajęte, oni tylko mogą sobie spokojnie siąść na kawie w kawiarni i popatrzeć. A tak to ci, co biorą udział w zajęciach tutaj, czy ten, no to po prostu jakoś się interesują. Ale generalnie, jeżeli by tak podzielić na ten, to zdecydowana większość mieszkańców, jeżeli pojawia się na dyżurach, to albo sąsiedni przeszkadza, albo studenci, albo nie mają gdzie zaparkować, bo wrócili wieczorem i było miejsce zajęte. Czyli takie prozaiczne... To znaczy powody. Takie właśnie tutaj, to jest moje. Nich, tak. Czyli ja to nazywam mentalnością Kargula i Pawlaka. Okej. Okay. 12 pytanie. Jak ocenia pan kontakt rady, tudzież komisji różnych z radnymi i radnych z mieszkańcami? Czyli to już generalnie wszystkich radnych. Proszę pana, ja powiem panu tak. Kontakt jest dostępny i mogą przyjść praktycznie codziennie są dyżury. Wszystkie telefony nasze są dostępne. Ja, jeżeli chodzi o mnie, oceniam to pozytywnie, ponieważ tamtej mojej społeczności jestem znany. Ale znany jestem również z tego, że działam w Radzie Nadzorczej Spółdzielni i jest to na terenie spółdzielni i ludzie mnie znają po prostu i zwracają się. I to jest po prostu cały zysk tego, że po prostu no, ta praca społeczna powoduje, że oni przychodzą. Oczywiście przychodzą z tymi sprawami, które ich najbardziej bolą, ale wtedy ich nie mam tutaj, tylko mam ich, wie pan, albo w spółdzielni, albo na ulicy, albo na placu, albo ten. Ale to jest także kontakt. Natomiast na komisję nie przychodzą. Szczególnie moją, bo to jest Komisja Prawa i Porządku, więc czasem jest sytuacja taka. Ja nie jestem, powiedzmy, aż tak wielkim dyplomatą, żebym jak przy
przychodzi facet, którego ja złapałem na wyrzucaniu śmieci, powiedzmy gdzieś tam w miejscu, do czego nie przeznaczono, albo podrzucaniu sąsiadów, i będzie mi mówił o zaśmiecaniu, to ja mu powiem, że ja go wtedy widziałem, nie przychodzą. A są takie orły. Na jaki problem najten? No musi wejść ustawa śmieciowa, która po prostu spowoduje, żeby mieszkańcy domków jednorodzinnych nie podrzucali śmieci do tych spółdzielczych pojemników. Nie pomijam, jeżeli wrzuci do pojemnika, ale oni wrzucają obok śmietnika. Są to po prostu najbardziej niechlujni ludzie. Ja się dziwię, dlatego że córka z zięciem wybudowali dom w Głogoczowie, podlegają pod Myślenicę. Jest ich cztery osoby i tam nie było mowy, żeby zawrzeć umowę z tym ichnim zakładem oczyszczania, żeby zawrzeć umowę, która by uznała, że cztery osoby, dwoje dzieci, dwoje dorosłych ludzi raz na dwa tygodnie jeden 60-litrowy pojemnik śmieci wyprodukuje. Mają opracowany taryfikator, jest tyle ten śmieci, te powiedzmy, które nie dają się, a pozostałe dają im worki, tak, i segregują te śmieci. W związku z tym wygląda to, ma to ręce i nogi. Jeszcze jestem w stanie zrozumieć, jeżeli przyjeżdża mi tam z Górnickiego pan profesor, czy powiedzmy jakiś inny artysta, i wrzuca do dzwonów posegregowane śmieci. No ale nie widzę, dlaczego pan profesor, który mówi o etyce, podrzuca go, bo altany są pozamykane, podrzuca przed altaną swoje śmieci. Rozumiem. W takim razie teraz... Bo oszczędzi, ile oszczędzi? No nie wiem. 30 zł. No jeżeli liczy, że będzie żył 100 lat, no to pewnie mu od razu ten, może wydał już te pieniądze, które oszczędził na śmieciach, no to już jest śmieszne. Właśnie, bo teraz tak patrzę na czas i widzę, że już czas nam powoli ucieka, więc teraz tak postaramy się może tak szybko. Ja wiem, że szybko nie jest, znaczy dobrze, ale może nam wyjdzie. 13 pytanie, jak pana zdaniem przebiega współpraca dzielnicy z Radą Miasta właśnie? To znaczy ja na to pytanie panu nie odpowiem, tak, ponieważ ja jestem szeregowym radnym. A z pana perspektywy właśnie? Z mojej perspektywy nie widzę tutaj żadnych ten, bo głównie to by na to pytanie odpowiedziała pani, która prowadzi biuro, bo od niej ten, czasem przychodzą później te pisma, no i ludzie z zarządu, oni by panu odpowiedzieli, ponieważ oni mają bezpośrednie przełożenie. No trudno, żeby powiedzmy z 18 dzielnic każdy radny by to oczywiście ten, bo to już by była sytuacja taka, żeby się petenci nie dostali do tak. Do tak. I 14 pytanie, jak pana zdaniem przebiega współpraca dzielnicy z Urzędem Miasta Krakowa? Różnie. Ja mówię tak, że przede wszystkim oceniam negatywnie z uwagi na to, że nie biorą pod uwagę naszych opinii dotyczących, tu opinii z dołu dotyczących, dlatego oceniam negatywnie tą współpracę. Rozumiem. Negatywnie oceniam również takie sytuacje, że pieniądze na remonty są uruchamiane dopiero w lipcu, kiedy można pracować teraz się robi na zapalenie płuc. Sytuacja, i to jest po prostu sytuacja, która bezpośrednio obciąża Urząd Miasta Krakowa. Mhm. Pytanie 15. Czy pana zdaniem partie polityczne, no to już właściwie jest odpowiedziane, mają. 16 pytanie. Co pana zdaniem dzieje się teraz ważnego w dzielnicy? Jakie są najważniejsze działania, najpilniejsze potrzeby, problemy? Dzień dobry. No, jest przewodniczący, ja nie wiem, czy ja mogę teraz mówić tak szczerze i śmiało. Dzień dobry. Witam serdecznie. Jakie są najważniejsze teraz? No przede wszystkim infrastruktura drogowa, no bo przecież my z tymi drogami mamy problemy. Remonty, które są w toku. No i finansowe problemy, bo jednak mimo wszystko miasto daje nam za mało pieniędzy. I teraz właściwie już te pytania się skończyły, ale teraz pytanie 17. Czy słyszał pan kiedyś o budżecie partycypacyjnym, albo czy pan coś gdzieś... No to znaczy chodzi o to, że partycypują deweloperzy i tak dalej. Tutaj, o to chodzi? Tutaj chodzi o budżet, który mógł być wydatkowany, była część budżetu przez zwykłych mieszkańców. Czyli że na przykład mają państwo w swoim budżecie jakoś przez, nie wiem, 3%, 4%,
na który wpływ mieliby mieszkańcy bezpośrednio? Czy na przykład oni by zdecydowali, nie słyszał pan? Nie słyszałem, ale jeżeli pan mówi, że oni by decydowali, to jestem zdecydowanie przeciw, dlatego że nie byłoby konsensusu. Czyli byłby to się jakoś tak to znaczy sytuacja byłaby taka, że bo wie pan, to za mało pieniędzy, a ludzie nie ustąpią. Jeżeli by mieli możliwość szarpnięcia pieniędzy na złotą klamkę w swoim domu, to zaraz by zrobili to. I nie przekona ich pan, że tamta dziura na drugiej ulicy stwarza zagrożenie. Nie jemu. To jego to nie, on tam nie chodzi. Więc jestem całkowicie przeciwny temu. Właśnie, to były te przeszkody. I osobowość prawna dzielnicy. Teraz ostatnie pytanie, albo może jeszcze na chwilę wrócę na minutę. A czy widziałbym pan jakąkolwiek możliwość zaangażowania na przykład, albo to może na sam koniec zapytam, żeby to już było na samym końcu, osobowość prawna dzielnicy. Czy pana zdaniem dzielnice powinny posiadać odrębną osobowość prawną? Mówiłem panu o swoim dzielnicy i ten. Moim zdaniem tak, dlatego że po prostu jest większa transparentność, jeżeli chodzi o kwestie finansowe wydawania tych pieniędzy, to jest pierwsza rzecz. Przyglądają się temu ludzie bliżej. Nie zakryje się tego wielolinijkowym zapisem numeru uchwały, gdzie pan przywołuje kolejny numer i tak dalej, a potem jeszcze dwa numery działek i nie wiadomo. I jedyne zrozumiałe słowo to jest ulica. O co tam chodzi? Rozumiem. Więc to uważam, że tak, że powinny mieć, dzielnice powinny być coraz bardziej samodzielne. No, nie może być sytuacji takiej, że gmina mająca 5 tysięcy mieszkańców decyduje o swoim budżecie, a dzielnica mająca 70 tysięcy mieszkańców, zakłady pracy i tak dalej, która dostarcza jednak gro podatków do Rady Miasta, nie ma wpływu na podejmowane decyzje w sprawie tej dzielnicy. Jesteśmy, jak mówię, kwiatkiem do kożucha, to nie jest to. Albo zlikwidować dzielnicę, zwiększyć Radę Miasta, albo dać dzielnicom, oczywiście trzeba by się zastanowić, czy 18 dzielnic, czy 8, czy 9, bo to 18 dzielnic byłoby za dużo, bo są dzielnice małe, ale taka dzielnica jak nasza, no proszę zobaczyć, ma pan od ulicy Warszawskiej do ulicy Kurskiej i pod Zielonki, a tutaj jest dużo zakładów. Jest no praktycznie rzecz biorąc, teraz się prosi o to, żeby ten, no poza tym ilość mieszkańców, które płaci podatki, przecież nawet ci spółdzielcy, jak uwłaszczyli się, wykupili mieszkania na własność, mają hipoteczną własność, to płacą podatek gruntowy do kasy miasta. A nie do gminy. Dobrze, to w takim razie, chyba że pan ma jeszcze jakieś pytanie, nie albo ma. Chciałby pan coś jeszcze powiedzieć? Nie mam. To ja w takim razie bardzo panu dziękuję za wywiad i bardzo mi było miło go z panem przeprowadzić. No i cieszę się bardzo.